Channeling Crayona przekazany w dniu 10 grudnia 2016 roku w miejscowości Las Vegas w Nevadzie. Tytuł channelingu: Numerologia. Witajcie, jestem Kryon od usług magnetycznych. Mój partner ustępuje. To jest ostatni główny channeling z roku 2016. Będą jeszcze dwa, ale nie takie, które mają pewien określony podmiot. Taki podmiot, który jest odpowiedni dla dzisiejszego spotkania. Chcę zrobić teraz coś, czego nie robiłem jeszcze poprzednio. Będzie to channeling informacyjny. To nauka na temat przedmiotu, co do którego wielu z Was zadawało mi pytania. Proszące o podanie podstawowych zasad tego, o czym będę mówił. Jest jeszcze inny powód do tego, aby ten podmiot, o którym będę mówił, był prezentowany obecnie. Dlatego, że jest to coś, co jest bardzo specyficznego tym, co się w tej chwili dzieje na planecie. Dotyczy specyficznych rzeczy, które dotyczą Was, kiedy przechodzicie, przesuwacie się do następnego roku. I chcę do Was mówić na temat energii. To, o czym będę mówił, dotyczy energii, które bardzo często wydają się być kontrowersyjne, dlatego że one reprezentują pewne układy, bardzo dawne, stare układy i reprezentują rzeczy, w które niektórzy wierzą, a niektórzy nie. Także bardzo proszę, usiądźcie i słuchajcie. Proszę, żebyście zrozumieli głębiej rzeczy, co do których mieliście poprzednio wątpliwości lub też nie znaliście ich dogłębnie. I zobaczycie, że jest specyficzny powód, aby to, o czym będę mówił, było powiedziane dzisiaj. Chcę teraz mówić w tym channelingu o numerologii. Chcę wystartować z pewnymi definicjami i co one oznaczają w tej chwili, w tym czasie Wielkiej Przemiany. Numerologia, zdefiniowana przez to słowo, jest to nauka o energii liczb. Jest to proste. Liczby posiadają energię, ale jeżeli powiecie to do pewnych ludzi, to wtedy wywrócą się im oczy do góry nogami i powiedzą, że nic takiego nie ma na świecie. Służą liczby, po prostu liczby. One są użyteczne do tego, żebyśmy liczyli, ale to wszystko. Numerologia to bardzo, bardzo stara nauka. Pragnę rozpocząć od przeproszenia numerologów, dlatego że istnieje wiele systemów numerologii. I nawet ten, o którym ja będę mówił, to jest układ, który jest niezwykle skomplikowany. I ja podam Wam tylko absolutnie podstawowe elementy jego. Wystartujemy z najbardziej starego układu, starożytnego układu, który jest tutaj na Ziemi, który jest układem i nauką, która w dalszym ciągu jest nauczana. Mówię tutaj o Tybecie, ale pojęcie, że za liczbą może się kryć coś więcej, jest w dalszym ciągu czymś, co stwarza trudność dla bardzo wielu ludzi. To może być coś więcej, poza tym, że jest to liczba mówiona, pisana. Ale jak zaczniecie się zastanawiać nad tym, to za każdym razem, kiedy widzicie liczbę, to jest to część komunikacji, informacji. Bo będzie to albo część obliczeń, albo będzie wyznaczała pewną pozycję. Jeżeli zobaczycie na przykład coś, co jest stroną 30, to jest to częścią informacji. Wyobraźcie sobie, że jest książka, która nie ma ponumerowanych stron. Mielibyście wtedy chaotyczną sytuację, bo byłoby niezwykle trudno wrócić do tej strony, którą jesteście zainteresowani. Tak więc liczby są w książce, są częścią książki. Czy nie mówi Wam to coś na ten temat, że jest to pewna część informacji? Bo zobaczcie, liczba, która numeruje stronę, mówię Wam, że jest to strona, na której wydarzyło się to, co na tej stronie jest napisane. Nie tylko to,
Mówi również to, że jest strona przed nią i strona po niej. Tak więc ten numer na stronie, numer strony mówi o tym, co może być na stronie, opowiada pewną historię, a w związku z tym posiada pewną energię. I to jest tylko ten niewielki przykład mówiący o tym, że liczba może dla was nieść pewną informację, może mieć dla was wiadomość. Liczba może opowiedzieć pewną historię, nie tylko być czymś pasywnym, siedzącym na stronie. I to jest podstawa do podstawowej numerologii, bo pokazuje, że użycie tych liczb wskazuje na informację, która jest ściśle zdeterminowana, ściśle zdefiniowana. Tak więc liczby posiadają, są związane z pewnymi informacjami i to stanowi podstawę do całego systemu numerologii. To, co wam teraz podam, to są podstawowe informacje dotyczące tego, jakie energie są związane z liczbami. To jest coś, o czym poprzednio jeszcze nie mówiłem w sposób taki systematyczny. Ale zanim do tego przejdę, to chcę podkreślić, że numerologia istnieje w wielu systemach, w wielu układach, o których pewnie nie macie pojęcia. Czy kiedykolwiek spotkaliście się z kimś, kto wróży z fusów herbaty? Co oni tam odczytują? Co odczytują, to jest kombinacja specyficznych układów, jak również liczb, bo odczytujecie informacje z krawędzi fusów, jak również z tego, że związane są z tym liczby. A może słyszeliście o takich, którzy wróżą z tego, że rzucają kostkami do gry, a na kostkach są numery. I po tym, jak rzucą te kostki do gry, to patrzą, jaka informacja związana jest z numerami na tych kostkach i kombinacjami numerów. Tak więc numerologia posiada bardzo wiele stron, bardzo wiele twarzy. Starożytna numerologia, która jest najprostsza, to, co opiszę dla was. Najprostszy system numerologiczny to będą liczby od jedynki do dziewiątki. Powiem wam, jaka jest definicja tych liczb od jedynki do dziewiątki, tak jak obserwowali to, tak jak wiedzieli o tym Tybetańczycy. To równocześnie chcę wam powiedzieć, że jest więcej, o wiele więcej jeszcze poza tym, o czym ja wam opowiem, bo będą to najprostsze, podstawowe informacje. I ta informacja, która jest poza tą podstawową, to są skomplikowane układy numerologii, ale o tym nie będziemy dzisiaj rozmawiać. Także nie tylko to będzie opuszczone, ale z tego, co mówię, widzicie również, że opuściliśmy zero. Zero ma również znaczenie i to znaczenie zależy od układu, w którym to zero występuje i to są układy i systemy, o których również dzisiaj nie będziemy mówić. Tak więc zacznijmy od podstawowych informacji od jedynki do dziewiątki, a następnie używając tych informacji spojrzymy na lata, w których jesteście, na liczby związane z rokiem obecnym i przyszłym. Są również tacy numerolodzy, którzy przypiszą każdej literze cyfrę i w ten sposób będą transformować literowe układy, wyrazy w cyfry i używając numerologii przypiszą im odpowiednie znaczenie. Wydawałoby się więc, że podstawą numerologii to jest przypadkowość, a tymczasem na tej ziemi nic nie dzieje się w sposób przypadkowy. Ponieważ macie wolną wolę, więc możecie stworzyć to, co chcecie, co z tej wolnej woli będzie wynikać. Ale pomimo to, jak zaczniecie patrzeć się, jakie układy numerologiczne powstaną, to nie będzie to przypadkowe. Jak zaczniecie to analizować, to zobaczycie, że układy
związane z tymi energiami są wszędzie, są w Gai, są w tym, co dzieje się z wami i nie jest to przypadkowe. Jeżeli weźmiecie alfabet i przypiszecie każdej literze numer, liczbę i weźmiecie wasze imię lub nazwisko i przetłumaczycie to na liczby, to dostaniecie pewną sumaryczną liczbę. I to, co dostaniecie, to będzie liczba, której będzie odpowiadała energia taka, która jest związana z wami. Możecie wtedy powiedzieć, to przecież przypadkowe, ale nie ma przypadkowości. Nie ma również przypadkowości w tym, jakie jest wasze imię i nazwisko. Często rozmawiamy z wami na temat potencjałów. Potencjałów, które są związane z Ziemią, potencjałów związanych z wydarzeniami na Ziemi. I jeżeli przetłumaczymy to również na numerologię, na numery, to okazuje się, że energie, które są z tym związane, nie są przypadkowe. Przypatrzmy się więc, jakie energie związane są z liczbami. Zaczynamy od jedynki. Jedynka ma podstawową energię, która jest odczytywana jako nowy początek. Jest to energia oznaczająca początek czegoś nowego, energia zmian, jakie mogą zachodzić, nowych rzeczy, które się wydarzają. To jest energia czegoś, ogólnie mówiąc, nowego. Jest to pierwsza liczba, o której mówimy i energia związana z nią jest łatwa do zapamiętania. Liczba 2 to dualność. Jest ona również związana z wolnym wyborem. Tak więc, jeżeli dwójka występuje w związku z czymś, to znaczy, że związana będzie z decyzjami. Także dwójka jest w pełni związana z ludzkim wolnym wyborem. Liczba 3 to liczba katalityczna. Jeżeli zobaczycie liczbę 3 związaną z czymś, to znaczy, że będą się zmieniały energie tego czegoś bez tego, żeby zmieniała się energia samej liczby 3 lub tego, co jest z nią związanego. Jest to w takim razie katalizator. Bardzo wielu nauczycieli, bardzo wielu uzdrawiaczy będą mieli trójkę wokół siebie. I niektórzy interpretują to błędnie jako układ trójkowy związany z pewnymi spirytualnymi systemami. Na przykład macie taki jeden układ spirytualny w waszej kulturze, bo rozdzielacie Boga na trzy części. Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. I to również jest katalizator, dlatego że każda z tych części, na które rozdzieliliście Boga, odpowiada za innego typu akcje i działanie. Bo uzdrawiacz, który ma liczbę 3 przypisaną do niego, będzie uzdrawiał innych bez tego, żeby zmieniać swoją własną energię. I to jest trójka. Czwórka to liczba odpowiedzialna za Ziemię. Czwórka jest związana z Ziemią. Jest to zbiór ludzi, jest to Gaja. Czwórka dotyczy bardzo wielu aspektów, których jest trudno podać wam do wiadomości, zdefiniować, ale pamiętajcie, że czwórka to jest liczba uziemiania. Na przykład wielu farmerów będzie związanych z liczbą 4. Rzeczą interesującą jest to, jak czwórka weszła również do innych aspektów życia. Na przykład klub 40-latków. Ci, którzy zajmują się hodowlą zwierząt, wokół nich będzie również bardzo wiele czwórek. I to jest energia czwórki. Piątka to zmiana. Piątka to podstawowa, wielka zmiana. Jak zobaczycie gdzieś 5, to znaczy, że energia sytuacji, na którą patrzycie, lub miejsca, będzie się zmieniać. I nie idąc dalej z liczbami, wiem, że są tacy, którzy powiedzą,
Ja kieruję moje życie w ten sposób, że mnie to nie interesuje, w jaki sposób jest związane z liczbami. I macie rację, są tacy, bo macie wolny wybór. I w ten sposób macie również wybór, aby po prostu przejść nad tymi wszystkimi liczbami do porządku dziennego. I w ten sposób te liczby nie będą na was wpływały. Do tego, że taki ktoś należy po prostu do klubu tych, którzy się sprzeciwiają. Bo związana jest z wami liczba, która po prostu każe wam przejść nad całą tą informacją do porządku dziennego. I to jest właśnie wolna wola, którą posiadacie. Nikt was nie zmusza do tego, żeby wierzyć w jakąkolwiek informację, która jest wam podawana, bo macie wolną wolę. I w ten sposób liczby i energie związane z liczbami nie będą wpływały na was. Kryon, czy w takim razie, jeżeli mam piątkę w jakiś sposób związaną ze mną, która odpowiada za zmiany, ale nie wierzę w tą piątkę, to czy te zmiany nie nastąpią dla mnie? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, bo to wszystko jest bardzo skomplikowane. Bo jeżeli nie dopuścicie piątki do swojej świadomości, to ta piątka nie wpłynie na was w taki silny sposób, jak mogłaby wpłynąć, gdybyście w to wierzyli. Jako przykład chcę wam podać, że mój partner właśnie dokładnie był w takiej sytuacji. Nie wierzył w numerologię, dopóki nie zaczęliśmy razem współpracować. On zupełnie nie wierzył w żadną z tych rzeczy, o których tutaj mówi. Także liczby dla niego to po prostu były liczby. Ale jeżeli zrozumiecie i zaakceptujecie te informacje, o których mówię, to wtedy możecie je zużyć w sposób taki, o których bez tego po prostu nie macie się pojęcia. Dlatego, że zaczniecie być uczuleni na liczby, które są wokół was i potraficie z nich odczytać bardzo wiele informacji. Liczba 6 jest trudna, bo jest to liczba spirytualna, ale liczba, która w pewnej rzeczywistości dokładnie oznacza harmonię. Tak więc energia 6 to energia harmonii. Znając tą informację, znając tą wiedzę o numerologii, możecie bardzo wiele odczytać z tego, co wokół was się dzieje. Na przykład, jaki będzie numerologiczny odpowiednik projektu, nad którym pracujecie i w związku z tym, jaka energia będzie z tym związana. Jeżeli to będzie 6, to znaczy, że projekt będzie szedł w sposób harmoniczny, bez większych problemów. Ludzie, którzy będą z nim związani, tak samo nie będą wytwarzali konfliktów. I to, o czym mówimy, również kieruje nas w trochę inną stronę, dlatego że jest bardzo wiele nazwisk związanych z numerologią. Na przykład niektórzy ludzie zmieniają nazwiska, dlatego że energia, jaka jest związana numerologicznie z nowym nazwiskiem, jest dla nich o wiele bardziej lepsza i przydatniejsza. I tak jest. W rzeczywistości, jeśli ktoś będzie się do was zwracał, używając innego imienia lub nazwiska, to zwraca się do was z inną energią. Ta energia będzie w głosie, którym będą się do was zwracali, jak również będzie związana z tym, że chcieliście to zrobić, chcieliście zmienić swoje nazwisko. Idziemy dalej. Numer 7 oznacza spirytualność. Tak więc wszystko, co ma w sobie 7, ma pewien wydźwięk spirytualny. Jest to bardzo dobra liczba do określania związana z pewnymi organizacjami, z pewnymi kierunkami rozwoju, bo związana jest z energiami, które mają spirytualne znaczenie. Numer 8 to manifestacja i obfitość. Tak więc każdy chce mieć 8. I ta obfitość
niekoniecznie może oznaczać pieniądze, bo może na przykład oznaczać zdrowie, może oznaczać długotrwałe życie, może oznaczać to, że posiadacie niezwykle silny układ immunologiczny, taki, który was praktycznie zabezpieczy od jakiejkolwiek choroby. Tak więc manifestacja i obfitość będzie miała bardzo wiele znaczeń. I wszystkie one oznaczają, że energia związana jest z tym, że możecie tworzyć rzeczy, manifestować je i manifestować w obfitości. Numer 9 oznacza zakończenie, osiągnięcie jakiegoś celu. Tutaj również zakończenie może oznaczać bardzo wiele rozmaitych rzeczy. Może oznaczać koniec czegoś, koniec jakiejś sytuacji. 9 również może oznaczać graduację. Skończyliście kursy, skończyliście szkoły. Oznaczać może również zakończenie projektu, zakończenie sytuacji, która była, zakończenie czegoś, co było kiedyś rozpoczęte, a w tej chwili to już się skończyło. Tak więc to są te 9 liczb i poprzednio nie definiowaliśmy jeszcze tego w sposób taki systematyczny w żadnym z channelingów. Następny etap numerologii zaczyna się coraz bardziej komplikować. Zapytajmy się na przykład, co się dzieje, jeżeli dwie liczby występują jedna obok drugiej. Mogą być takie same liczby, mogą to być różne liczby. Na przykład weźmy numer 481. Ósemka to jest obfitość, ale ona jest obok jedynki. W związku z tym występuje pytanie, jak długo ta obfitość może być. Możemy to nawet nazwać kwantową numerologią, dlatego że numery występujące w pewnych kolejnościach wpływają jeden na drugiego. Ale to nie jest temat, na który będziemy rozważać i w dalszym ciągu kontynuować. Ale każdy numer posiada również odpowiedni atrybut związany z astrologią. Każda planeta związana jest z pewną liczbą. I w zależności od tego, jak planety się układają, a ich położenia zmieniają się z minuty na minutę, to i interpretacja pewnych ciągów liczbowych będzie się zmieniała z minuty na minutę. To jest oddzielna nauka, oddzielna wiedza związana z tym, w jaki sposób interpretować numery i numerologię związaną z danymi systemami, układami planet, czyli z astrologią. I to jest sytuacja, to są interpretacje, które są bardzo skomplikowane. To są dwie dziedziny wiedzy astrologiczno-numerologicznej, o której nie będziemy tutaj mówić. Dlatego, że chciałbym teraz przejść do tego, aby wam pokazać, gdzie jesteście, jak wygląda sytuacja w tej chwili na Ziemi. Zacznijmy od zrównań dnia z nocą. Z tym związane są pewne liczby. To, w jaki sposób pracuje numerologia, to jest to, że niezależnie od tego, jaka długa jest liczba, jak dodamy poszczególne cyfry razem, dostajemy jedną cyfrę, jedną liczbę. Ale jest tylko jeden wyjątek w tej podstawowej numerologii. Zaczynamy zawsze od tego, że dodajemy wszystkie cyfry i dostajemy jedną cyfrę. Wyjątkiem od tego jest sytuacja, kiedy mamy dwie identyczne liczby, które są jedna obok drugiej. Mamy 11, 22, 33, 44 i aż do 99. Te układy liczbowe są oznaczane jako liczby mistrzowskie.
te liczby mistrzowskie mają swoje indywidualne energie. Na przykład 11 to jest oświecenie. 22 to jest bardzo silna dualność. A 33 to jest najbardziej współczująca sytuacja, jaką można sobie wyobrazić. Ci z was, którzy bardzo wiele razy widzieli 11 układy cyfr w postaci jedenastek, to oznaczało, że to jest oświecenie, które nadchodzi. Bo w tym przypadku 11, jedynka i jedynka, nie dodajemy tych jedynek, tylko interpretujemy jedynkę jako oświecenie. Również wielu z was oglądało, pokazywało się im nie tylko 11, ale pokazywało się im 11-11. To jest to samo oświecenie, ale podkreślone bardzo, bardzo silnie. I ten układ 11-11 był już przepowiadany bardzo dawno temu jako układ nadchodzącego oświecenia. I zgodnie z tą przepowiednią, ten układ liczb 11-11 bardzo często się pokazywał do momentu, kiedy zaczęła się wielka zmiana. I stał się o wiele rzadszy po tym, jak zaczęła się wielka zmiana, grudzień 2012. Teraz już bardzo niewielu z was widzi 11-11. A jeżeli je widzicie, to jest tylko przypomnienie, że znajdujecie się w czasie wielkiej przemiany. I to było przepowiedziane. Rzeczą dziwną dotyczącą liczb mistrzowskich jest to, że one są zdefiniowane tylko do liczby 33. Ale jaka w związku z tym koincydencja? 33 to jest aktywny numer dotyczący waszego DNA. Interpretacja liczby 44 nie jest znana. Interpretacja wyższych liczb mistrzowskich, jak 55 lub 66, na razie jest dla was nie do pojęcia. To, co Tybetańczycy mówili na ten temat, to jest to, że gdy wasze DNA, oni nazywali tego DNA, mówili, kiedy wasza świadomość osiągnie pewien określony poziom, to dopiero wtedy mistrzowskie liczby powyżej 33 będzie można interpretować. Czyli liczby mistrzowskie powyżej 33 zawierają w sobie koncepty i energie, których w tej chwili nie możecie interpretować i nie możecie również użyć do tego nauki, dlatego że to jest działanie aktywnego współczucia. To są działania mistrzowskie, których jeszcze nie potraficie wykonać. I dlatego, ponieważ jeszcze nie osiągnęliście tego mistrzostwa, te liczby nie są w tej chwili możliwe do interpretacji. Wracając do 33, jest to liczba zdefiniowana jako współczucie mistrza. Jest to najwyższy stopień współczucia, jaki jest znany w tej chwili dla ludzkości. Co myślicie wtedy, kiedy 33 górników w Chile zostało uratowanych z kopalni? Czy wiecie o tym, że reporterzy, którzy przekazywali informacje o tej sytuacji, widzieli 33 w najrozmaitszych układach? Nie tylko była to liczba górników, był to również czas ich wychodzenia, czas ich wyciągania na górę. To był numer związany z tym, w jaki sposób robiono wiercenia i tak dalej, i tak dalej. Także 33 w tej sytuacji było praktycznie co krok. I dla tych, którzy studiowali numerologię, nie było tajemnicą, jaki będzie rezultat całej akcji. Że oni wszyscy zostaną wyciągnięci na powierzchnię jako zdrowi i bezpieczni. I po ich wyciągnięciu będzie radość i celebracja, bo to jest związane również z liczbą 33.
Także nawet zanim zaczęli tam wiercenia, to było powszechne przeświadczenie, że znajdą ich i wyciągą żywych i zdrowych. Tak więc widzicie na tym przykładzie, w jaki sposób energia związana z numerologią przejawia się w działaniach i w tym, co się rzeczywiście dzieje. Precesja zrównia dnia z nocą, precesja płaszczyzny Ziemi wokół Słońca, to jest okres 26 tysięcy lat. 26, jak sumujemy, dostajemy liczbę 8. Dlatego, że sama precesja orbity Ziemi to nie jest to, co, o czym mówimy, ale to jest to, co się dzieje, kiedy następuje galaktyczne zrównanie, kiedy Ziemia znajdzie się w centrum równika galaktyki. Mówimy o 21 grudnia 2012 roku. Jest to historia o manifestacji. Obfitość, która jest związana z tą 26-tysięcznym cyklem precesji orbity Ziemi, mówi o tym, że nastąpi obfitość wydarzeń po tej dacie 21 grudnia 2012 roku. Obfitość skierowana na coraz większe oświecenie i coraz większy wzrost świadomości ludzi. Mówi o tym, że DNA ludzkości zacznie się aktywować i świadomość ludzkości zacznie się zwiększać. I w tej chwili przeszliście już ten punkt i jesteście w pełni w czasie tej wielkiej zmiany. I to zostało zamanifestowane, to zostało urzeczywistnione. I dlatego 26 tysięcy, dodamy 2 do 6, to jest 8, to jest manifestacja, to jest utworzenie czegoś. W czasie precesji orbity Ziemi, kiedy osiągnie ona punkt centralny, kiedy znajdzie się w płaszczyźnie równika galaktyki, to zanim do tego dochodzi, to jest 18 lat, kiedy przechodzi przez całą grubość galaktyki i następne 18 lat, kiedy wychodzi z centrum w pozycji równikowej do obrzeży galaktyki. Czyli razem to jest 36 lat, kiedy orbita Ziemi wchodzi w gęstość galaktyki, przechodzi przez nią, przechodzi przez pozycję równika galaktyki i dochodzi do krańców galaktyki. Co numerologicznie oznacza 36? 36 to jest dziewiątka. To jest zakończenie, dokonanie. W tej sytuacji mamy dziewiątkę i to mówi głośno o tym, że nastąpi zakończenie czegoś. Zakończenie początku zmian na Ziemi. Bo zobaczcie, 18 lat od początku grubości galaktyki do centrum, dziewiątka. 18 lat, żeby wejść od centrum znowu do obrzeży galaktyki, następna dziewiątka. Te dziewiątki cały czas podkreślają, że to, co było stare, zostało zakończone. Stara era skończyła się. Wszystkie wartości, które uważacie za ważne dla ludzkości, zaczynają się zmieniać. Skończyły się stare energie, stare interpretacje i stare pojęcia wartości. Wchodzimy w następny, nowy okres. Coraz więcej miłości Boga będzie kontaktować się z waszą świadomością. Będą się rodzić dzieci, które od samego początku będą już wiedziały, kim rzeczywiście są. I zaczniecie osiągać świadomość na planecie, która przekroczy mistrzowską liczbę 44, a nawet liczbę 55. I wtedy zrozumiecie, czym są te liczby mistrzowskie. Bo w tym czasie będziecie mogli
regulować czas. Być może nawet zrozumiecie, czym jest rzeczywiście życie. Fizyka stanie się nauką, która pozwoli wam manipulować czas, manipulować energię. Także, moi drodzy, to jest ta wyższa świadomość. Świadomość, którą widzieliście już u mistrzów. To zajmie trochę czasu. To będzie dłuższy czas. Te układy, planety w galaktyce, które przeszły już przez ten proces ogromnej przemiany i osiągnięcia prawie pełnego oświecenia, nie miały planet, których orbity podlegały precesji. Za to miały zjawiska astronomiczne innego typu. Miały na przykład gwiazdy, które zbliżały się do siebie w określonym bardzo czasie, w określonych odstępach czasu. I w czasie takiego zbliżenia następowało to, co tutaj na Ziemi stało się 21 grudnia 2012 roku. Rozpoczęła się wielka przemiana. I w tych układach planetarnych te zjawiska zachodzące stały się zapoczątkowaniem dla nich tego okresu wielkiej przemiany, jak precesja tutaj na Ziemi stała się początkiem dla was. Poprzednio już wspominaliśmy wam o tym, że historie ludzi na tych planetach, ich ludzkości na tych planetach były o wiele, wiele cięższe i trudniejsze niż wasza historia. Nawet nie potraficie sobie tego wyobrazić. Myślicie, że Holokaust, który mieliście na Ziemi, to było najgorsze, co mogło się zdarzyć. Tragedie wojen, zniszczenia. Wyobraźcie sobie, że na innych planetach to nie był częściowy Holokaust, to był całkowity Holokaust. Ale pomimo tego te cywilizacje powstały ze zgliszczy i przeszły przez swoją zmianę świadomości. Bo nawet ci, którzy zasiali wam zarna świadomości, przeszli przez o wiele cięższą historię, niż wy przechodziliście. Mowa tutaj o Plejadianach. Jak myślicie, ile im czasu zabrało od momentu rozpoczęcia wielkiej przemiany do czasu, kiedy ich świadomość była na takim poziomie, że oni mogli zasiać ziarna świadomości na waszej planecie? Nie powiem wam tego, bo byłaby to dla was sytuacja depresyjna. Dlatego, że wydawałoby wam się, że musicie tyle samo czekać do momentu, kiedy wy zaczniecie zasiewać świadomość na innych planetach. Ale moi drodzy, w miarę wzrostu waszej świadomości będziecie zmieniać wasz stosunek i to, o czym myślicie, czym jest czas. Bo widzicie, wy mierzycie czas tym, jak długo żyjecie w zasadzie. Patrzycie się na średnią długość życia i ta średnia długość życia to jest liczba. I ta liczba numerologicznie ma określoną energię. Ale co by było, gdybym wam przypomniał, że to nie jest dokładna sytuacja, bo przecież wy jesteście wieczni i wy będziecie tutaj zawsze. Kolejne wcielenia, jedno wcielenie za drugim, będziecie tutaj. I w następnych wcieleniach będziecie już wiedzieć, jakie były poprzednie. Będziecie dokładnie wiedzieć, po co tutaj jesteście, jak się świadomość rozwija. Następnym razem, kiedy tu przyjdziecie, tak, przyjdziecie tutaj, przypominam wam o tym i to będzie na pewno. I następnym razem, kiedy tutaj się wcielicie, to już nie zrobicie tych błędów, jakie zrobiliście w tym wcieleniu. Bo jesteście stare dusze, które w kolejnych wcieleniach wcielą się, rozpoczą życie na Ziemi w zupełnie innej, nowej energii. I wasze następne wcielenia to będzie pierwsze wcielenie w tej nowej, zmieniającej się. I sytuacja, którą zastaniecie, będzie kompletnie inna niż ta, która była w momencie, kiedy rodziliście się w waszym obecnym wcieleniu. Bo urodzicie się już w nowej energii i w tej energii będziecie mieli świadomość tego, że jesteście starą duszą i jakie były wasze losy. I będziecie mieli wiedzę i mądrość, aby nie robić błędów
tych, które zrobiliście w tym wcieleniu. Również inni ludzie będą was widzieli i rozpoznawali, że jesteście inni. Dzieci, które się już w tej chwili rodzą, już są inne, już mają inną świadomość i będą się rodzić kolejno z coraz większą świadomością. I ten proces będzie bardzo szybki, bo to jest sytuacja, w której wychodzicie już z piaskownicy i nie musicie walczyć z kolegami. Będziecie widzieć ich w zupełnie innym świetle i będziecie reagować i oddziaływać z ludźmi zupełnie inaczej. Świadomość wasza będzie się coraz bardziej zwiększać i ta świadomość już nie dopuści do tego, że wrócicie do sytuacji wojen. I nie będziecie również zabijać innych ludzi, dlatego że będziecie wiedzieli, kim oni są. Bo sytuacja będzie taka, że wiedząc, kim oni są, nie zabijecie ich, aby rozwiązać jakąś sytuację. Bo to już wyjdzie poza waszą świadomość, żeby rozwiązywać sytuację w ten sposób. A kiedy popatrzycie wtedy na historię do tyłu, to stwierdzicie, to były czasy barbarzyńskie. I to jest to, dokąd idziecie. To jest to, czym będziecie. Dziewiątka, która reprezentuje to pełne przejście orbity Ziemi przez całą gęstość galaktyki, 36 lat, ta dziewiątka jest manifestacją tego, że to jest zakończenie. To jest koniec starej cywilizacji. Wszystko, co wydarzyło się z waszą historią w ciągu tych 26 tysięcy lat, to już przeszło, to już minęło, już wyszliście z tego. I wchodzicie w następny okres 26 tysięcy lat, wchodzicie w ten okres, kiedy Ziemia dalej będzie precesować, ale ten okres tej precesji już będzie zupełnie, zupełnie inny. Moi drodzy, a teraz chcę, żebyście zwrócili uwagę na rok, w którym obecnie jesteście. 2016 rok. Zobaczcie, jaka zbieżność. Suma cyfr daje 9. Co ta dziewiątka oznacza? Ona oznacza, że energia rekalibracji, która była w roku 2012, zakończyła się. To znaczy, że frustracje związane z tym, aby znaleźć się w nowych energiach, w nowych wibracjach, zakończyły się. To znaczy, że słońce wschodzi w waszych życiach dla bardzo, bardzo wielu ludzi. I astrologia, na której temat słuchaliśmy dzisiaj, również potwierdza i wzmacnia tą sytuację. Bo ona mówi dokładnie to samo, co mówi numerologia. Zobaczcie, następny rok, 2017, to jest jedynka numerologiczna. Cykl precesji Ziemi w następnych 26 tysiącach lat utworzy sytuację z dziewiątkami i jedynkami wiele razy. Ale w tej chwili mówimy o tym, co się dzieje tutaj teraz. Ten obecny okres reprezentuje czas wielkiej przemiany. W tych wielkich przemianach również znajdziecie numerologicznie piątkę w rozmaitych sytuacjach. Zobaczycie to również w sytuacjach astrologicznych. Także jak widzicie, liczby są wszędzie. Zapytam, kim jesteś obecnie? Jesteś tym, który może zobaczyć wielką zmianę i znaleźć sens istnienia w tym. Na tych rozważaniach chciałbym już zakończyć. Ale pamiętajcie, wszystko, co zdarzyło się numerologicznie, zdarzyło się rzeczywiście i rozwiązania następują. Rozwiązania, które przyniosły nowy początek. Być może jesteście w sytuacji, która wydaje się wam bez wyjścia. Ale dam wam pewną radę. Wchodzicie w energię jedynki. Wchodzicie w energię nowych początków. Także nawet jeżeli jesteście w sytuacji, gdzie nie macie się czym cieszyć, ani z czego radować, to popatrzcie do przodu
i zacznijcie budować swoje miejsce rytualne, miejsce, na którym będziecie celebrowali swoją radość. Będzie to radość zarówno fizyczna, jak i mentalna. Chciałbym, abyście tam podziękowali duchowi za to wszystko, co się dzieje. Jeżeli zrobicie to dziękczynienie, to wyślecie magiczną informację do tego, co się dzieje na planecie. Ta informacja pójdzie również do roku, który jest numerologiczną jedynką, gdzie wszystko zaczyna się od nowa. I w ten sposób zastymulujecie rzeczy, aby się zmieniły w tym kierunku, w którym chcecie. I to jest piękno tej całej fizyki, fizyki, która wie, kim wy jesteście. I to jest piękno Stwórcy, który stworzył tą fizykę. Widzicie, jaki to jest związek, bo wszystko, co się wydarza, jest powiązane. Zwróćcie uwagę i szukajcie synchroniczności w tym, co się dzieje. Jak zrobicie intencje czegoś nowego, bo gdybyście zrobili intencję bycia w tym samym, tej samej energii, to nic nowego wam się nie zadzieje. Słyszycie, co mówię? Jeżeli będziecie się trzymać starego, to nic nowego się nie wydarzy i będziecie w dalszym ciągu kontynuowali swoje życie z tymi samymi problemami, bo pójdziecie w tym samym kierunku, który wyznaczała wam stara energia. To wasze miejsce rytualne to jest miejsce radości. Jest to wasze dziecko wewnętrzne, które budzi się z radością. I ono jest nieświadome tego, że mogą być rzeczy, które mogą sytuację zaburzyć. Ale to, o czym mówimy, to nie jest niewiedza. To jest wasza mądrość. Mądrość, która może zmienić całą chemię waszego życia. Bo to zacznie was budować w kierunku tego, abyście mieli dłuższe życie i abyście mieli koniec życia w strachu. Także życie i koniec strachu. Ty, który słuchasz tego, czy wierzysz w to? Bo ja bardzo chcę, abyś zbudował to twoje rytualne miejsce. I zrób to, zbuduj to miejsce 1 stycznia 2017 roku. Nie musi to być miejsce fizyczne, może to być miejsce mentalne. Postaw świeczki w tym miejscu, tam gdzie powinny stać, zapal je i będzie to wyrażać radość. Radość tego, co się dzieje na ziemi. Będzie to współczucie w akcji, bo będzie to radość, która jest potrzebna. I to spowoduje zmianę. Rzeczy zaczną się zmieniać, bo wszystkie energie zaczną ze sobą współpracować. Będą współpracować energie pola, będą współpracować z szóstką numerologicznie. Przypomnijcie, co szóstka oznacza. Szóstka oznacza harmonię i to będzie ogromne sześć. To będziecie wy w harmonii życia. I nagle zaczniecie obserwować nowe liczby, nowe cyfry na waszych zegarach. Tak jak kiedyś było 11-11. Zaczniecie teraz obserwować inne układy, bo te inne układy będą odpowiadały nowej energii. Ale pamiętajcie, to nie będą numery, które wszyscy będą widzieli, bo to będą numery indywidualnie, specjalnie dla was. Także numer, który wy będziecie widzieli, nie będzie taki sam, jak ktoś inny będzie widział. Inni będą mogli mieć inne numery, będą widzieć inne numery. Inna numerologia również zacznie być bardziej zaawansowana i bardziej zacznie łączyć się z intuicją. Ta numerologia zacznie podawać wam informacje, zacznie wam opowiadać historię, historię tego, co dzieje się na Ziemi, bo to jest to, czym wy jesteście. Także nie sądźcie, że ten channeling jest mało ważny, bo moi drodzy, przesuwacie się do nowego początku z sytuacji, gdzie było bardzo wiele dziewiątek. Bo zakończacie starą energię, zakończacie stare sposoby rozwiązywania rzeczy. Wyobrażajcie sobie ją, że już została wrzucona do śmieci. I otwórzcie oczy na nową energię, na tablicę, która jeszcze nie jest zapisana. Także zbudujcie miejsce rytualne i celebrujcie tą radość, która nadchodzi. Nie potrafię tego wyrazić jaśniej.
Wiem, że niektórzy, którzy mogą usłyszeć taki channeling, będą się po prostu z niego śmiali. Ale wiedzcie, że my ich nie osądzamy, dlatego że w nich jest również Bóg, bo są różne sposoby na to, żeby się obudzić. Wy stare dusze widzicie, co się dzieje, a ci inni być może są zupełnie młodymi duszami na planecie i jeszcze nie zdają sobie z tego sprawy. Bo to jest tak jak w szkole. Dzieci, które przychodzą do pierwszej klasy, zupełnie nie wiedzą tego, co znają już ośmioklasiści. I nie możemy ich osądzać. Nie ma osądu. Bo dla was, stare dusze, to co widzicie, to jest rzeczywistość. Wiecie, że to jest rzeczywistość i chcecie w niej być. Natomiast ci, którzy nie chcą, nie osądzamy ich. Pozwalajmy iść ich własną drogą. Witam was na nowej planecie Ziemi, bo energie nowej planety Ziemi staną się zaczątkiem harmonii waszego życia. I to już jest wszystko na dzisiaj. I tak to jest. Tłumaczenie channelingu zostało zrealizowane z nagrania na żywo, a tłumaczył dla państwa Janusz Grabowski.